kurka, gdzie jesteś? Danke. Właśnie zajebałem Jaguara. I on mnie tam rozwali, kurczę. No, jestem przed bridge. Przed mostem. Dobra, cisnę tam do ciebie. A to jest kawałek. Dobra, drogi. Już na głos nie będę mówił, bo to kurwa, a wiesz, posłuchuję. On tylko paczkę ma na myśli. Kurwa, Bart się już tam czai ze snajpą na mnie na pewno na tym moście. Rozwaliłeś go, Bart? Nie, jeszcze nie. No to daj mi namiary na niego, ja mu przypierdolę, zdziała. Właśnie mnie minęłeś. No wiem, wiem, ja cię widziałem, tylko gdzie ten kurwa stara? No już ci się dupa pali, już ci się pali dupa. A ty, byłeś w tym pojeździe, co waliłem do ciebie z KM-u? Nie. Ty byłeś, na pewno. No działa, nie potrzebowałem. Andrzej! Nagrane to jest? Oczywiście. Bart, nagrałeś to? Ten śmiech mógłby się zaczynać teraz, tym śmiechem mógłby się zaczynać każdy ten serial z Red Orkiestry. Tak, bo kurwa nacisnął klawisz Windowsa i nie wyjebał. Tak, Co ty chcesz ośnieżać? Kopniesz znowu w jakiś krawężnik, biegniesz się do jakiejś zaspy i cię nie znajdą. Co ty chcesz ośnieżać? No jak to co? Przecież ośnieżałeś już. Beba, ale cały czas pada. Beba, a ty jesteś tym, kurna? Mów. Ficybertnią, on jest ficybertnym, wiesz? Dziecię. Kazali mu całą no, czym, kurwa, no, woźnym, nie woźnym, tylko jak to się tam, kurwa, ten na... Co anioł był nim, kurwa? Dozorcą. Nie dozorcą, tylko administratorem. Nie, przyszedł wczoraj do pracy i całą marszałkowską ma ociężać się. Nie, tylko wiesz co, naprawdę napierdoliło i cały czas... No, nikt nie miał już więcej. No Zajcek miał potem, ale ja też... O, Zajcka. A, to no, dobrze. Ale ja mu podałem, no... Zajcek się odzywał w ogóle ostatnio. No wczoraj siedział, graliśmy przecież cały tak, no kurde. Tak. No bo dawno go nie było. Raz co graliśmy na tym, to as, nie? Wybraliśmy z szokiem. To kiedy to było? Kurwa, w środę. To Zajcek był na serwerze, nie? Mhm. Szok dzisiaj na pewno strzelnicę odśnieżą. Nie wiem, że dzisiaj ma spotkanie tam tych weteranów. Jaki weteran? Wojny sześciodniowej? Nie, weź przecież sobie jajca robić. Tych za... Afgana, tak? Nazywa... Dzień dobry. Który? Cześć. Kurwa, zajdź na tym. Na spokój. Ajś ty kurwa, dziadku, w końcu. Ktoś, a to Bart powiedział, dzień dobra wszyscy, hej, cześć. Nie, Wolf powiedział. Wolf? Cześć, Wolf. Cześć. Cześć. A ciebie, Wolf, już tu widzę jakiś czas jesteś chyba, czy ale nie? On się wyciszył, bo on był w skupieniu. On był w toalecie. Medytował. W Lola grał. Ojej, a ty musisz z tym Lolem zawsze. Gdzieś tam w celu przesłuchania jako świadek. Zawsze wpisuję świadek. Choć będziesz kurwa oskarżony, to zawsze ci świadka wpiszę. A ja co powiem, ty tu imputujesz? Pomyślałem, dla tego gnoja, który sobie szyderę robi, bo ostatnio robił coś takiego, zadzwonił do kobieciny na poczcie i mówił, że chcą popuścić trochę kabla od telefonu i kazał mi ciągnąć za ten kabel i tak mówił, no i ma, już idzie, jeszcze trochę nie ma i pociągnie. I ona biedna ciągnęła ten kabel od telefonu. A spatrzy w inną stronę, przestań. A z dzisiaj gada wersję mobilnej czy Wiedźminem? Ja pierdolę, takie pytania zadajesz trudne. I ty dzieciom takie durne pytania zadajesz? Nie tylko. Jak mi jeden młody powiedział, że nie wie kto to był Bruce Lee, to się bardzo oburzyłem, musiałem mu wytłumaczyć to. To nie jest takie proste. Kurwa, kurka. No chyba ci to nie wie.
Ta żarówka była tak samo stara jak ty, kurwa. Powiem ci, As, że jakby kurka nie trafił, to ja drugi byłem. Widziałem cię w tym zisie. Tak jest. Także byś tutaj nie dojechał daleko. O, zaś, to ci sprzątną. Sznipstroka z jakiś, ale nie wiem. Kańscy Mikołajowie od polskich. No i święta, nie? Patrz. Dobra, bo w Ameryce Mikołaje prezenty wpadają do skarpet. A w Polsce skarpety dostajesz pod choinkę, kurwa. Dobre, dobre. Skarpety, szaliki i czapki. No i krawaty, kurwa, jakieś śledzie. Stary Zis, stary As, kurwa. Andrzej, najlepszym prezentem to jesteś ty na moim celowniku, kurwa. Zaś się siadam, jak! O, ktoś mi zlewiej zajebał. Zajs, uważaj! Ja pierdzikam. Jadę, nie cofam się. Ale gdzie? Za tym wzgórzem. Dostałem strzała. No chyba zaraz też, bo tu ładunek podłożony, nie wiem czy to u mnie. Dawaj, w moją stronę, jedziesz w moją stronę. Czekaj. A sam widziałeś? Tak, no patrzyłem właśnie. Znaczy mam wyświetlone. No jak to wygląda? No spoko, podoba mi się. Kurka, ty ciśniesz tym, to trójkę. Jedny z prawej, drugi z lewej. Nie, to właśnie tym lepiej, no. Zajce, co, ty się tak śmiałeś? Tak, umiem tak. Nie umiesz tak. A wiesz czemu? No słucham. Mój człowiek się zajsek zabił, mój człowiek. Oj tam. Ty kurwa stary dziadek jeszcze. I co? Chyba z 500 metrów ci kurwa. Tak, do rannego kurwa. Że tak zacytuję. Mój człowiek cię zabił, kurka, mój człowiek. Zajcek, to ty w stajni masz same stare konie. I widzisz jak cię zabijają, no ładnie. No śmiechem, no już nie mogę dalej biec, kurwa. Tak walił wokoło tymi kulami, że już nie mogłem. A szkoda, że on cię zabił, bo już tam byłem. No już byłem i cię miałem kurna znowu rozjechać, no. Ale chyba rowerem. Nie, to Zajcek. Jest taka fajna historia. Gramy sobie z Asem i z Bartem kurna w dwójkę. I ja coś mi się tam odgraża, tak mówię, rozjadę ci dziadu. No to dziadek się położył na daszku, nie? Na budynku. Myślę, że go nie dopadnę. A ja wjechałem na dach i go rozjechałem. No bo kurde z bugów korzystasz. Jak mógłbyś kurwa na taki wysoki budynek wjechać? Czy to nie był budynek, to była jakaś wiata, kurwa, i ledwo co. Szopa zbita dechami. Dobra, działaj Ryszka, to możesz robić. Jak masz czas. To co, coś takiego może być, tak? Tak. Держать позиции! Kurka, ty jedziesz tą trójką? Tak. No, jestem w tym okopie, w rowie przeciwczołgowym. Dobra, to... Teraz podział robimy. O, to ty... się zbliża. Ty broń lewej. Czekaj, ja wyjadę trochę. As jedzie, kurwa! A baraniadzia bije! Ja go nie widzę nawet, bo jestem za bardzo...
Nie ale będę się pomógł. Nie boisz, kurde, tylko usłyszysz jak czyjeś kroki, to zaraz as. Nie, bo stary samochód to i ty. Patrzysz w prawo czy w lewo? As nadjechał z prawej, jest widzenia, gdzieś nad nami, uważaj. Dzień dobry. A, warciarze, odjechałeś. Ale już przed tym... Kurde, uciekaj, 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 uciekaj. Nie uciekniesz. Uciekaj, uciekaj. Dobra, dobra. Ale suki syn. Ach. Zapomniałem ci powiedzieć, że on tam był za tym Zisem. No to dobrze, że zapomniałeś. Znaczy, nie zapomniałem, tylko wyskoczyłem, żeby go rozwalił, bo tam... Uciekł, uciekł, uciekł. Dobra, gonię go. Nie uciekł. Zostać tu, czy w lewo? Nie no, na punkt, jest, na punkt. Dobra, jest, punkt. W lewo, teraz w lewo, ostro w lewo. I wiesz co, Wolf nie chce mi tego wypakować. Nie, no kurwa, Bart, czy Warli kup? Jest! No ja czy Warli chcę kupić? Nie, bo wiem, że tam ty jesteś także. Uwaga. No właśnie, Zajs, ty możesz kupić, no. Jak ty mówisz, że chciałbyś kupić. No ja noszę się tam z tym zamiarem. Wiem o co biega. Ale na razie mam Assassin's Creed'a i jestem zachwycony, trójeczkę. Poddzierżyjcie ogniom! No, sorry, bo tam ruski były. No ja pierdykam. To jak już mówiłem, mam dni lepsze i gorsze. Tak jak kobiety. Nie, bo ostatnio miałem napadę z ruchu. Mam, nie, w ogóle mam z ruchu humor w ogóle kompletnie. Jest 01, jak była? Była po 9,99. Kurwa. Ja rzadko chodzę do Biedronki, ale powiem wam, takich wypasionych gier, o których wy mówicie, to nie widziałem. Ma pana kół. Leży tam z tym DP w korytarzu. To Anderson leżą. To że jest ścianę. No. Ja nie, gdzie są punkty znaczone na mapie. Tak sobie ładnie. Coś się działo, jak nie było? Ciężki humor. Oprócz tego Mikołaja to nic nie działa. Sędziowie. No to jest sędzia powinien kierować się prawem, no spasibo, ustawą, a nie widzimy się. No to kierują się ustawą. No to zdrowie. Zdrowie. No zrób. Wszystkie klasyczne. A ja mam ostatniego kasztelana i 2 litry deluxa. A ja mam... Podasz jak zwykle. Dziś. Z kolą. No fajnie, 15 na 15. Się kurde... Frekwencję ją zrobiło. Ładne. Właśnie nie trafiłeś mnie. Kurde, to był błąd, Szalik, to był błąd, ja pierdzielę, aż fajnie. Tylko bez świętych Mikołajów. No, 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 no. Wymiętolił ciacho i przyszedł. No. Wasze zdrowie? Hello. Twoje też, beba. No, zdrowie. W co gracie? W kurde. W Lola. Red Orkiestra, Żytomierz, ciężka bitwa. Zmontowałem bo... O, ale tak, 6 minut do końca. Zmontowałem dla siebie i dla tego, dla Jordiego krótki filmik o pocinkach AP. Tam ci się czołga jeden. Na tym? Na stronie? Na prost. No, tylko trochę bliżej. Dzisiaj wyszło, bo robiłem trochę filmów. Tak Magda schowała. Tylko teraz przesyłam go w tym momencie. Na YouTube. Na YouTube'a? To daj. No przesyła się. Ale to co? Aha, bo zamieściłeś na stronie, tak? No jeszcze nie, przesyła się, sprawdź się przesyłanie. A słuchaj, jest taki film, widziałem, ja nawet chyba go gdzieś mam z YouTube'a rosyjski, pokazujący dokładnie w Ironie, jak działają rosyjski. Ale jak się nie z Irona, to pewnie, na żywo masz, żeby poczuć. A, super. Musisz żyć, bo nie rozbrojony.
go. No, dzisiaj wszystko wyszło bez krzyku. Podpisała mi dziewczyna. Porozumienie. Ko! O, szary, ty kamperze jeden. A Szoku, a ta koleżanka już wróciła ze szkolenia? Od beby? Sprawa załatwiona? A nie, no. To on tam ostatnio ugniatał bułki. No, ona rogala, tak? Zawijała? Tak. Bart, słuchaj, ja bardzo przepraszam, aha, ale po prostu, panowie, kurka jest po prostu naprawdę niewychowany, więc jak zabija rogala, to trudno. Co jest złe, że zabija rogala dla gościa, który niewychowanie? Niewychowanie to jest ktoś, który jest czołgiem w ironii i beba jest dowódcą. To jest dopiero niewychowanie, kurwa. No, już, nie chcę już nie chcę cytować tych, kurwa, wypowiedzi. Dzisiaj. 50% już jest. Nie strzelaj do Andrzeja, ja to za... U góry gościu jest na pięterku. Tam no, przy pokoju... Przy pokoju snajperskim. Jakiś ourko. Dorwałeś go? Staram się. Chyba nawet Szalik. Nie, Szalik jest niżej. My już mamy apartamenty teraz. No to jak, gdzie ten G tam jest? Nawet gdzieś? Kurde, Hiacenty zaś tam flankuje tą ulicę. Wiatra mi załatwił, jaki skurczyny. Na prawo ma grosza, się nie patrz, ani na prawo, tam po... Na prawo od ciebie! Nic nie ma. Aś, kurde. Nie źle tak. Nie tu jak. Los! I coś z tym zrobić sensownego, nie? No też jak umary wywali. No to przecież ja się z tego nawaliłem jak głupi. Ale to ten to gąskie to w transporterze zajmiesz ewentualnie jakiś pojazd. Nie wiem, pancerzony albo lekko pancerzony typu Hammer. To tak, ale tak to nie. Chyba planowali tylko puszczenie atomówki na terenie Polski, bo i tak Polska im górna wsiochała. No mówiłem ci, kiedyś widziałem plany ataku. Wiesz, Polska, Niemcy byłyby tak zjebane. Kurka, kiedyś, że widziałem, miałem mapę. Też widziałem. Miałem tą mapę, plany ataku Układu Warszawskiego. Na NATO, to wszystko, wszystkie porty, główne miasta, aż po Francję, atomówki tam naliczyłem 67 atomówek. Słuchaj, przed też oglądałem te mapy, te mapy, które Kukliński ujawnił i tam było tak, o kurwa, między Bugiem a Odrą nic nie przetrwało, żadna przeprawa mostowa, nic, wszędzie były atomówki rozjebane. To były kurna plany kurna ataku kurna układu na NATO. Był taki, że układ warszawski był rozmieszczenie kurna atak atomowy był na Niemcy zachodnie, na tak jak mówisz Francja tego, a NATO z wioski wziętych kurwa całe życie na Koranie kurwa w szkołach islamskich wychowanych. Oni nie są wykształceni, dzieci, co samobójcy. To nie są wykształceni ludzie, to tylko chodzi o to, że imam dobrze im wkręci bajer. Jestem. To też tak nie do końca, bo dużo ludzi w tamtym rejonie przyjeżdża z krajów arabskich i for fun na wojnę. Dobrze, ale ja mówię o tych, o samobójcach, Szoku. Nie mówię teraz o dżihadzistach, o samobójcach. A samobójcy to jest. A samobójców widziałeś, to... młodych chłopców biorą, kurwa, takich 16, takich szarików, kurwa, albo zajców. Co ty nie powiesz?
Ale ten, ale chodziło o to, że ty wiesz, to samobójcę to można... Plan Marshalla. I na planie Marshalla tak naprawdę prócz Ameryki nie zarobił nikt, ale odbudowano kraje. Odbudowano Niemcy, odbudowano Europę. A zobacz, co się stało teraz, kiedy Amerykanie krzyczeli bardzo mocno, że... Chyba. Tak. Irak miał być odbudowany i został, ale w Afganistanie nie ma co odbudowywać, jak masz dwie autostrady z północy na południe. W Afganistanie nic nie było. Ze wschodu na zachód. Przepraszam, Irak. Tak, kurwa, lepiej niż w Polsce było uczennictwo, kurwa. Od podstawówki, kurwa, po studia. Kobiety, kurwa. Kobiety mogły studiować, mogły tam wszystko robić. Jedno z niewielu państw arabskich, które na to pozwalały. Po drugie, medycyna. No, ale dobrze, nie słuchaj, nie denerwuj medycyna, się. No Amerykanie to zniszczyli. Socjal, tak, to Amerykanie to zniszczyli. I no oni nie, co oni chcieli. No a słuchaj, słuchaj, co Amerykanie chcieli budować, jak tam wszystko było, prawda? Oni tylko a dlatego, żeby wprowadzić prywatną własność, nie rozumiesz? Nie było, słuchajcie, nie było tam. W Iraku nie było nic. Nic nie było. W Iraku nic nie było. Nic. Przestań, szok. Przestań. Kurka. Jedna z najlepiej rozwiniętych szkolnic. Opieki słuchaj, medycznej. W szoku, kurwa, można powiedzieć, że to samo w Polsce jest bieda, bo jak ci przyjedzie Niemiec, kurwa, z kamerą i z ekipą telewizyjną, pojedzie ci gdzieś, kurwa, w jakiejś zadupie, jeszcze za drinka wypicie, albo że baba poszła w miniówce, kurwa, gdzieś na miasto. Tak, tylko nie bierzesz pod uwagę, że była tajna policja, która mogła cię zawinąć i ginąłeś bez wyjścia, tak? Tak, ale, była tajna policja, tak jak w każdym w tym kraju i do tej pory jest tajna policja. Ale zapomniałem, że ty byłeś w Iraku 3 lata, nie. Więc nie będę z tym dyskutował na ten temat, nie? Ale szoku, ty nie byłeś w Iraku, jak panował ten ustrój, ty też nie gadaj. Nie, no ja byłem, tu zostały szczątki po tym ustroju. A to teory? Ty byłeś po tym, co Afrykan nie rozrywa. Dużo nie rozrywałem. A po drugie, w ogóle Amerykanie nie robili większego bałaganu niż jest w. Dlaczego stary Bush był młodszy od młodego? Przewidział, co dlatego nie został po prostu najgorzej w Iraku. Bo stary wiedział, co się stanie, jak Saddam był tu. Nie, on wiedział, co. No to tu pierwsze, po drugie wiedział, co było, co się stanie, jak zostaną wojska w amerykańskiej w Iraku. To się stało, jak oni zostali, no. To się dzieje teraz. To się działo. No. Inaczej stary by dawno wszedł. Inaczej stary podczas pierwszej wojny wszedł, ale zatrzymał wojska na granicy. Nie przepuścił wojsk przez granicę, a czemu? Bo wiedział, co się stanie. Ale młody się uniósł z Hornorkiem i hu. Zrobił sobie wojnę. Dzięki wieżom tylko miał przedłużoną tę kadencję, bo inaczej to już nie został drugi raz prezydent. Ale wieże mu to załatwiło. Teoria szoku mówi mniej więcej to, że wszystko, co jest możliwe do sprywatyzowania, to sprywatyzować, bo to ubezwłasnowalnia naród. To się dzieje też w Polsce. Prywatyzacja, ubezwłasnowalnia? Tak. No, zdrów. Nie. Obejrzysz, kurka, ten film i jakby, wiesz... No, bo masz link. Co? Link ci wyszło. No, niesamowite. A to dla szefowej ugniótł pieroga. Kurwa. Kurwa, jakbym dalał tego kolesia, to w tym SWD w tej lunecie, kurwa, bo tak, że materiał mu łeb ukręcił. No, każdy pozytywnie się był. Pierdolę.
fajne, fajne, szoku. Bart, nie masz innych celów? Zielony, kurde, pozostał. Chyba to mi bulgocy se teraz drinka zrobił. A jakie, jakie? O, teraz skończyłem klasę przy tym. Kastelowa to pójdzie. Tak, to dobrze. Też dobre. No nie, no lepsza kastelowa. Ale kastelowa dobra. Że ma mi dwa ogromne. Teraz tak nagle na piwo wzięło. Wiesz, jakbyś dostał do skrzynki Bosmana, później prawie tyle samo. Nie, połowę mniej tego. Kasztela, no to też bicie wziął. Kurde. Lecieć ziwa pół kilometra i zginąć. Ja pierdolę. A wiesz co, Asie? No. Ostatnio żona znowu mi całą skrzynkę kupiła piwa. O kurde, ty to się masz dobrze jednak. No, a ten... ale ty to znaczy, Ryszka. Znaczy nie, bo wcześniej kupowała mi całą skrzynkę, jak zobaczyła ile ja piję, to powiedziała nie, nie będę ci kupować, bo za dużo piję. Co tu słuchasz? Rzeczywiście. Nie ważne co wytnie, to i tak będą kurwy, dziwki, prostytutki. Ale kutnie, nie, ty nie, nie rozumiesz. Jak my gadamy, to gadamy z 3 godziny i potem biedny Bart siedzi do 4 nad ranem, oczki mu się kleją. Ty też nie rozumiesz, bo on nieważne co wytnie ileś minut, to i tak będzie dobre. No stop pierdolimy głupoty, tak szczerze mówiąc. Kurka, coś ty zrobił? Ty żeś ten rower swój do odśnieżania z pługiem żeś jak uruchomił, że co, zerwało cię, czy co, po kablach poleciałeś? Chyba za dużo lodu na kablach, kurwa, bo coś z połączeniami mam kłopot dziś. Ty, to prawda, ale że ty masz jakiś rower z ty... Zadawałem pytanie, nie? Nie wiem, czy słyszałeś. Nie. Ile rogali dziś było wygniecionych? Jeden. Odpowiedziałem ci, Hiucie, powiedziałem ci jeden. Ale nie słyszałem, mówię, połączenie zerwało. A myśmy tutaj zaczęli, wiesz, szyder odstawiać, że kurka uciekł. Do odśnieżania kabli. Do odśnieżania kabli. Przepraszam, co jak co, ale ja nie uciekam. Ja nie uciekam. Walczę do końca. Wiesz co, a wiesz, a najlepsze jest to w ogóle, że ten, że ja wtedy nie piłem przecież, no, kurde. Ale ty, ja no, to tak, co ty po pijaku będziesz musiał wyprawiać. Sprawdzimy go kiedyś. No, ale kiedy? Na żywo. No, ale widzisz, ostatnio nie było szans. Bo tyle wódki poszło i... Kurwa, nie pamiętasz, bo... Na spamie tak już. Dobrze. I nie pamiętasz, bo najpierw Bart, tobie się warna. Zwali. Bart, daj sobie warna, że nie graj dalej. Tam kurka kosie tą trawą tą kosiarką mechaniczną. Nie, mam stado kurwa wygodniałych wilczurów niemieckich kurwa. Dźba, trawę kurwa gryzą, bo nie daję im kaszy. Sorry. Nic innego, że Mikołaj chciał się dać cudę. YouTube. A to szary, na jedny prezent nie zasługujesz. Piłem jak zwykle w kąpki. Trawę kurwa mu posiadała. No, witam panów. Soku! Od razu szarika w tubę wal. Co? Bo już napsiaczył na ciebie. Nieprawda. Prawda. Kurka w chuja wali. Nie, panowie. Ale Soku, prawda, ale... prawda. Ale Soku, ale słuchaj tego. Ale jak to się mówi, bądź, to się bądź facet, kurwa, chwyć się za te swoje małe jaja, kurwa, psie i w końcu powiedz, co nagadałeś na Szokanie. Nic nie nagadałem. Zawsze twardzielu nagadasz, a Szok się zjawia i zawsze nikniesz.
pierdolić głupoty, nie słuchaj się go, Szoko, teraz pierdoli głupoty. Ja jak tylko mnie, a już wszyscy potwierdzili, no i co? No i co, Szoku? Chuja wam, no i słuchaj, Szoku, o, całe muble chuja, Szoku, słuchaj, całe muble chuja walić, tylko Szarek jest prawdomówny i... Ale pozwólcie mi dokończyć, bo Szoku nie słyszą. No i przed kinem, wiesz, gromada dzieciaków z przedszkola, święty Mikołaj z elfem rozdawali cukierki. No i tam krzyczy do Mikołaja. Hej, Mikołaju, może zawrócił coś cukierkami. On zdjął mordy, powiedział do mnie. A w tubę zdjął mordę, zdjął mordę. No brodę, no. Wiesz co, wal się. Ja chcę ci pokazać. Ja nie chcę oglądać. Ci pokażę, a nie beba. Moro, twoja żona idzie na ten na twiznę, kurna wejdzie pod prysznic, później się wytarza w mądce i co? Gnieć mnie mówi, tak? Nie każe. Beba, jesteś jeszcze? Jestem. Lubisz mnie jeszcze troszeczkę? Ja ciebie bardzo. Bo jesteś fajny chłopak, tylko mało wychowany, ale trudno, no co? Co ja zrobię? Je. Miała się? No. A co to się śmieje? Jeszcze za mało wypiłeś, żeby ci nie chodziło tak naturalnie. Już mi paczki rzucają, kurwa mać. Ale to mówicie o mnie? Nie. A to Szarik ma taki... Je. Szarik. A Szarik to cudownie, nie, cudownie. Nie. Co to dziecko jest? To jest cudowne dziecko pękniętego kondona. A wiesz co, jak ty jesteś? Szarik, jak teraz tego będziesz słuchał, to tak mówił twój najlepszy kolega As. Nagrał to Bart. Szarik jest próbówki, ale ta próbówka była niesterylna, bo tylko Ludwikiem przemyta, no i tak wyszło. No ale... Nie no, ja zawsze zawijam Rogala, czyli obcięte, nie? Bo... Ja zawijam Rogala dobrze, jak kurna najem się fasolówki albo bigosów, wiesz? To taki wtedy piękny kryptony wychodzi, nie panowie. Jebać, karać, nie wyróżniać. I pierwsze co? Pierwsze sekretarki się zgłoszą do jebania. Jak cza. Nie znałem słowa kurwa, ale pierdolę znałem tylko słowa. Pamiętaj, Ryszka, żeby były trzy najważniejsze rzeczy w tle. Kurwy, wino i pianino. Staram się uprawiać kurestwo z klasą i no to by było wtedy beba jak samogwałt, jak on sam by siebie nagrywał i wpuszczał. A tak ma nas. Weź, znowu ktoś nagra, zaraz mnie i będzie, ja pierdolę. To się nagrywa?